Witam Cię bardzo serdecznie, ja nazywam się Mikołaj Lech, a to jest mój podcast pod tytułem Prawna ochrona marki, odcinek 21. Jako rzecznik patentowy opowiem Ci, jak możesz zapewnić swojej marce silną ochronę prawną oraz dlaczego jest to takie ważne. Dowiesz się również, jakich błędów jako przedsiębiorca powinieneś unikać. Ten podcast jest również uzupełnieniem wiedzy, którą dzielę się na moim blogu pod adresem znakitowarowe-blog.pl. Cześć! W dzisiejszym odcinku znów nie będę występował sam. Moim gościem tym razem jest prezes Sądu Polubownego do spraw domen internetowych, dr Ireneusz Matusiak. Jak łatwo się więc domyślić, będziemy rozmawiali o sporach o domeny internetowe. Problem myślę, że jest jak najbardziej praktyczny, ponieważ w oparciu o domeny internetowe wielu przedsiębiorców prowadzi swoje biznesy. Nie chodzi jedynie o dane kontaktowe, które na takiej stronie mogą się znaleźć, ale w szczególności o to, że w oparciu o domenę firmową funkcjonują konta mailowe. Tracąc domenę, tracimy więc kontakt z naszymi klientami. A taka sytuacja może Cię spotkać, jeżeli nie jesteś w ogóle abonentem swojej firmowej domeny. Jak pokazuje moje doświadczenie, czasami taka domena jest rejestrowana na pracownika bądź agencję reklamową, która tą stroną miała się zajmować. Jeżeli Wasze drogi się rozejdą, jeżeli pojawi się jakiś konflikt, to naprawdę możesz mieć tutaj poważne problemy. Stąd też już teraz moja taka rada. Wejdź na stronę Whois i sprawdź, czy jesteś właścicielem swojej firmowej domeny. Link umieszczę również w notatkach do tego odcinka pod adresem znakitowarowe-blog.pl/021. No ale idąc dalej. Na przejęciu domeny może Ci zależeć, jeżeli staniesz się ofiarą tak zwanego szantażysty domenowego. Taka osoba rejestruje na siebie domenę zawierającą w sobie nazwę Twojej firmy, ale na przykład inne rozszerzenie, typu .eu.com. No i później, grożąc, że zrobi przekierowanie na stronę Twojej konkurencji, bądź w ogóle tej konkurencji tę domenę przekaże, będzie Cię chciała zmusić do jej odkupienia, no oczywiście za horrendalne kwoty. Spory o domeny powstają też w sytuacji, kiedy dystrybutor jakiegoś towaru używa w nazwie domeny znaku towarowego producenta, no coś typu sony-sklep.pl. Taka sytuacja może trwać latami, aż do momentu, kiedy właściciel tego znaku towarowego zażąda od Ciebie oddania domeny. Pojawia się wtedy takie pytanie, czy ma do tego prawo? Czy użycie w domenie cudzego znaku towarowego zawsze będzie nielegalne? W końcu może dojść do sytuacji, kiedy to Tobie z premedytacją ktoś będzie chciał taką domenę odebrać siłą. Często właśnie w tym celu taka osoba dokona rejestracji znaku towarowego. I z kolei tutaj pojawia się takie pytanie, czy wystarczy znak towarowy zarejestrować, aby komuś odebrać domenę łatwo, szybko i przyjemnie. No i właśnie na te inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszej rozmowie. Pan Ireneusz bardzo chętnie dzieli się swoją wiedzą i wcale nie unikał odpowiedzi na trudne pytania. Poza tym, co ważne, mówił o tym, jak wygląda praktyka sądu, odnosząc się do analogicznych spraw, w których już zapadały wyroki. Nie przedłużając, zapraszam Cię do posłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, cieszę się, że zgodził się Pan udzielić tutaj wywiadu. Może takie pytanie wprowadzające. Kim Pan jest, czym się Pan zajmuje, jaka jest Pana specjalizacja? Dzień dobry Panu. Zajmuję się obecnie szeroko rozumianym prawem własności intelektualnej. Jestem radcą prawnym z kilkunastoletnim stażem. Wcześniej byłem sędzią sądów powszechnych, doktorem prawa. Specjalizowałem się w zakresie prawa autorskiego. Od 15 lat społecznie, w ramach pewnej misji pełnionej tutaj w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, pełnię funkcję prezesa Sądu Polubownego do spraw domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji i jest to jeden z dwóch polubownych sądów zajmujących się sprawami dotyczącymi domen internetowych PL. A skąd w ogóle zainteresowanie w takim razie tymi domenami? Ja od początku swojej kariery zawodowej jako radca prawny zajmowałem się prawem własności intelektualnej, zwłaszcza w odniesieniu do firm z sektora IT. Chodzi to o firmy, które wtedy wchodziły na rynek, robiły różnego rodzaju programy komputerowe, wdrażały te programy i w ten sposób zaistniałem w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji i naturalnym elementem mojej działalności było przejście z software'u do domen internetowych. Jeżeli mielibyśmy tutaj zacząć może od podstaw, to czym w świetle prawa jest ta domena internetowa? Czy po jej zarejestrowaniu można powiedzieć, że jesteśmy jej właścicielami? Dobrze, że spytał Pan się w świetle prawa. Albowiem tutaj musimy odróżnić dwie definicje. Jedna definicja taka techniczna określa usytuowanie do nazwy domeny internetowej
w internecie i tutaj nie będę technicznej nazwy domeny definicji omawiał. Jest ona dostępna w istniejących publikacjach i tutaj dla osób zainteresowanych tym tematem chciałbym wskazać, odwołać się do ostatnich publikacji z ostatnich 4 lat, gdzie są również podane elementy techniczne nazwy domeny internetowej. Jest to przede wszystkim tom 14c systemu prawa prywatnego, prawo własności przemysłowej, gdzie pani dr Ożerawska-Trybalska dokładnie opisuje elementy techniczne i prawne. Następna pozycja Karoliny Manin, domena internetowa jako przedmiot próbownego rozstrzygania sporów oraz umowa o rejestrację domeny internetowej dr Mariusza Zelka. Jeżeli pyta się pan o to, czym w prawie jest nazwa domeny internetowej, to wskażę, że nie ma żadnych przepisów, które kształtowałyby takie prawo bezwzględne, podobnie jak prawo dotyczące znaków towarowych, prawa autorskie. Nazwa domeny internetowej w znaczeniu takim praktycznym arbitrów rozstrzygających spory jest to po prostu oznaczenie istniejące w internecie, oznaczenie, które może w sposób pośredni bądź bezpośredni indywidualizować podmioty, które się tym oznaczeniem posługują. Jeżeli mówię o oznaczeniu, które w sposób pośredni identyfikuje te podmioty, to mam na myśli na przykład oznaczenie domenną określonej strony internetowej, gdzie są informacje o danym przedsiębiorcy. Bezpośrednio ta domena będzie indywidualizowała przedsiębiorcę, kiedy na przykład będzie zawarta w niej nazwa firmy. Domena internetowa, i tutaj używamy określenia nazwa domeny internetowej, to jest taka pełna nazwa tego przedmiotu mojej tutaj opowieści, może również identyfikować osoby fizyczne. Na przykład znana sprawa, która była kiedyś rozpoznawana w sądzie, nazwa domeny internetowej michnik.pl. No, wydawałoby się, że jest więcej osób niż o nazwisku Michnik niż jedna znana powszechnie, ale tutaj nie było wątpliwości, że ta domena dotyczyła akurat tej osoby fizycznej z uwagi na treść również. I jeszcze powiem jedno, więc tutaj mówimy o tej nazwie domeny, natomiast jako, że żadne przepisy prawa nie regulują statusu prawnego nazwy domeny internetowej, to jest to po prostu oznaczenie, które powstaje w wyniku zawarcia umowy, tak? Umowy między abonentem domeny a podmiotem, który nazwę tej domeny rejestruje. Wcześniej był to NASK, a teraz są to partnerzy NASK-u, którzy rejestrują te nazwy domen internetowych. To jeżeli chodzi o taki rzut prawny, tak, na określenie domeny, natomiast no, nie możemy powiedzieć, że domena jest przedmiotem własności. I tutaj już nie będę mówił o dyskusjach, doktrynie, czy możemy mówić o własności w odniesieniu do praw własności intelektualnej. Domena internetowa jest tylko wytworem umowy zobowiązującej, natomiast nikt nie jest właścicielem, tak, kto posiada nazwę domeny internetowej. Mówimy o podmiocie uprawnionym z praw i obowiązków wynikających z zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej .pl. Potocznie przyjęło się jestem właścicielem domeny, no ale to potoczne określenie funkcjonujące wśród internautów no nie ma odzwierciedlenia bezpośrednio w przepisach. Tak, pytam, ustawy. Bo to nie bez przyczyny, ponieważ często osoby, które z jakichś powodów nie przedłużyły tej domeny internetowej, czują, że z faktu, że na przykład 10 lat była w ich posiadaniu, byli abonentami, to przysługują do nich, do tej domeny im jakieś prawa właśnie w kontekście prawa własności. Natomiast z tego, co tutaj pan wspomniał, to nie jest prawo własności, tylko to jest prawo czasowego posługiwania się tym adresem. To określenie własność, tak, jestem właścicielem nazwy domeny, jest popularne, tak, i często pojawia się tutaj w zarzutach składanych do sądu polubownego. Jednak, jak powiedziałem, stan prawny na to nie zezwala. Aczkolwiek z drugiej strony też nazwa domeny internetowej często jest przedmiotem różnego rodzaju przeniesień, aportów. Traktuje się wartość nazwy domeny również jako na przykład przedmiot aportu. Tak, ona ma swoją wartość, o której potem może powiemy jeszcze. Rejestracja domeny internetowej odbywa się na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Teoretycznie więc, jeżeli wolna byłaby taka domena jak sony.pl, to każdy może stać się jej abonentem. I tu jest pole do popisu dla szantażystów domenowych i takie osoby odzywają się później po rejestracji takiej domeny do przedsiębiorcy, oferując mu odkupienie domeny zawierającej w sobie jego markę.
naturalnie za jakieś horrendalne pieniądze. Pytanie jest w takim razie takie, w jaki sposób przedsiębiorca, jeżeli spotkał się z takim procederem, doświadczył go, jak może się przed tym bronić, jak może na to zareagować? W pierwszej kolejności chciałbym powiedzieć, że zdarzają się sytuacje, kiedy jest rejestrowana nazwa domeny internetowej, no, często zawierająca markę, nazwę istniejącej firmy. Zdarza się również, że oferowana jest do sprzedaży, tak, ta nazwa. I tutaj chciałbym powiedzieć, że nasze orzecznictwo Sądu Polubownego Domen Internetowych wielokrotnie wypowiadało się na ten temat, kiedy możemy mówić o szantażu, kiedy nie, ponieważ zdarzają się sytuacje, kiedy arbitrzy uznają, że samo oferowanie do odsprzedaży tej nazwy domeny internetowej, i tutaj mówię o odsprzedaży w znaczeniu takim przeniesienia uprawnień wynikających z zawartej umowy, nie jest traktowane jako żaden szantaż. No, zwłaszcza w sytuacji, kiedy na przykład strona, która taką domenę posiada, no, sama nie występowała z ofertą, korzystała z niej wcześniej i nie składała żadnych tutaj oficjalnych tutaj informacji, że ma taką ofertę na sprzedaż, i dwu czy trzykrotnie arbitrzy stwierdzili, że samo posiadanie w znaczeniu, o którym mówimy, takiej nazwy domeny internetowej i nawet zgodzenie się na jej odsprzedanie nie oznacza, że mamy tutaj do czynienia, jak pan to określił, z szantażem. Tutaj się mówi z tą cyberspotting, tak? Bardziej. Dopiero w sytuacjach takich skrajnych, tak? Kiedy podmiot, który taką nazwę domeny posiada, stosuje jakąś agresywną politykę sprzedażową, kiedy rejestruje kilkadziesiąt bądź kilkaset tych domen, a zdarzają się tak zwani królowie domenowi, to wtedy oceniając całokształt okoliczności, możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z tym cyberspottingiem, czyli zarejestrowaniem nazwy domeny internetowej w złej wierze w celu jej odsprzedaży. To nie zawsze jest takie oczywiste. Pytam o to, ponieważ z mojego doświadczenia, jeżeli chodzi tutaj o spory przed sądem polubownym do spraw domen internetowych, spotkałem się z czymś takim, że przedsiębiorca, który chce odzyskać czy przejąć domenę internetową, sam inicjuje pierwszy kontakt, pyta się samodzielnie bądź przez kilka, no, podstawione osoby tak naprawdę, o to, czy taki abonent chciałby tą domenę sprzedać. Jeżeli abonent mówi, no bardzo chętnie, ale na przykład za 50 tysięcy złotych, to od razu jest to podnoszone jako dowód, że on jest szantażowany, ma blokowany rynek i tą domenę zarejestrował tylko po to, aby ją, powiedzmy, za jakieś ogromne pieniądze odsprzedać, ale to tak naprawdę nie on wychodzi z inicjatywą, tylko ta strona, która tą domenę chce przejąć. Czy coś takiego, taka sytuacja byłaby traktowana jako szantaż domenowy? Jak powiedziałem, tu bierze się pod uwagę jeszcze inne okoliczności, tak? Czy ten podmiot, który tę domenę posiada, prowadzi działalność zarobkową polegającą na sprzedaży domen internetowych, czy wcześniej oferował inne domeny innym podmiotom? Dopiero na podstawie tych okoliczności możemy powiedzieć, że jego działanie było nastawione na zarejestrowanie nazw domeny w złej wierze i mamy do czynienia z cyberspottingiem. Samo powiedzenie, że ja zgadzam się na sprzedaż za taką kwotę, nie zawsze jeszcze oznacza, że mamy do czynienia z czynem w jakikolwiek sposób naruszającym prawo. No domyślam się, że taką okolicznością byłoby to, że pracownik firmy, prawda, rejestruje adres domeny z jej nazwą, firmą bądź jej znakiem towarowym. I tak się często zdarza, tak. I tak się często zdarza, że zleca się rejestrację nazw domeny określonym pracownikom, a potem, kiedy z różnych przyczyn, zwykle w okolicznościach bardzo negatywnych, pracownik żegna się z firmą, wtedy jest problem, co dalej z tą nazwą domeny internetowej i rzeczywiście wtedy są problemy prawne. Natomiast to, że pracownik zarejestrował na rzecz i w imieniu swojego pracodawcy, to jeszcze nie świadczy o tym, że on zarejestrował to w złej wierze, tak? Bo to nie było nie cyberspottingu, bo to był, patrzymy, cyberspotting w momencie rejestrowania nazwy domeny internetowej. Tutaj są po prostu później dalej rozliczenia między pracodawcą a pracownikiem.
Spotkałem się z taką sytuacją faktycznie, że pracownik zarejestrował domenę na siebie, ale też często się zdarza, że jeżeli firmy zakładają stronę internetową, to zlecają to wszelkie formalności po prostu agencji reklamowej. Wtedy agencja tą domenę oczywiście powinna zarejestrować bezpośrednio na tą firmę, ale zdarza się, że rejestruje na siebie i kiedy współpraca się kończy, to ta firma ma później problemy. I to są takie rzeczy, które gdzieś tam się powtarzają. Ale rzeczy tych można uniknąć, ponieważ dobra pomoc prawnika, tak, czy zagwarantowanie sobie rejestracji na swoją rzecz, w swoim imieniu, nazwy domeny, albo potem przeniesienie uprawnień, no powinno być podstawą każdej umowy zawieranej z taką agencją. No jest kwestia też taka, że wiele osób, być może nawet słuchających nas teraz, nie ma świadomości, kto jest właścicielem ich domeny. Opłacają faktury. Bardzo często tak się zdarza, że faktury są systematycznie co roku przez nawet 10 lat opłacanych, a tak naprawdę abonentem nie jest przedsiębiorca, który z tej domeny korzysta, więc warto sprawdzić w ogóle takie rzeczy. Tutaj bym z panem polemizował, ponieważ my mówimy o pewnych przedsiębiorcach, o osobach, które w XXI wieku znają się na internecie, są aktywnymi uczestnikami społeczeństwa informacyjnego. Każdy, kto prowadzi biznes, powinien przynajmniej taką osobą być, a więc nie ma żadnych przeszkód, żeby zobaczyć w rejestrze relacji WHOIS, tak, kto jest podmiotem uprawnionym z nazwy domeny. Zachęcam do sprawdzania, gdy są problemy i pytania, kto jest w cudzysłowie właścicielem domeny, tego rodzaju dostępnych publicznie rejestrów. Tak, tylko że ludzie zastanawiają się nad tym w momencie, kiedy mają problem. Wcześniej. Tak, tak. To trzeba przyznać, że to nie tylko dotyczy nazw domen internetowych. Również istne kwestie prawne zwykle są pomijane, bo chodzi o to, żeby było szybko, tanio i od razu można było przystąpić do korzystania z domeny. No niestety ta szybkość odbija się potem na jakości. Wracając do tego pytania o tym szantażyście domenowym. Mamy sytuację, że ktoś zarejestrował domenę internetową z wykorzystaniem nazwy, którą posługuje się przedsiębiorca. W jaki sposób, jakimi drogami on może tą domenę odzyskać, przejąć? Zaczyna się zwykle od polubownego zakończenia sporu, prawda? Jako przypomnę, że sąd polubowny do spraw domen internetowych powstał po to, żeby rozwiązywać spory, tak? Spory zaistniały między podmiotem, który uważa, że ma jakiekolwiek prawa do domeny, a drugim podmiotem, który jest abonentem tej domeny. Na początku, normalnie w działalności biznesowej, występujemy z zapytaniem, z informacją, z zamiarem spotkania z taką osobą. Pytamy się odnośnie tej domeny, czy zamierza, czy ma chęć przekazać tę domenę. Jeżeli to nie powoduje tutaj tego skutku oczekiwanego, taki przedsiębiorca może wszcząć postępowanie polubowne przed naszym sądem polubownym. Ono jest tańsze niż postępowanie sporne. Natomiast i może zostać zawarta ugoda, na podstawie której przenoszone są uprawnienia wynikające z tej domeny i potem ta ugoda przekazywana jest do podmiotu, który nazwę domeny zarejestrował w celu dokonania niezbędnych tutaj zmian. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia takiej ugody w postępowaniu polubownym, to podmiot może również od początku wystąpić z pozwem i wszcząć spór w tutejszym sądzie polubownym. I zarówno tego postępowania polubownego, jak i postępowania spornego są w przypadku postępowania spornego polubownego jest jeden bardzo ciekawy element stanu faktycznego, który z góry zabezpiecza jakby interesy podmiotu zainteresowanego w cudzysłowie odzyskaniem swojej domeny. Albowiem od momentu, kiedy zostanie złożony do tutejszego sądu wniosek o wszczęcie postępowania bądź spornego, bądź polubownego, w tym momencie następuje niejako automatycznie zablokowanie nazwy domeny internetowej. To znaczy, że sąd wysyła do podmiotu, który zarejestrował i prowadzi rejestr tej domeny, informację o zamiarze wszczęcia postępowania polubownego bądź spornego i to blokowanie polega na tym, że nie może zostać przeniesiona ta domena na rzecz innego podmiotu. I to jest bardzo ważny element, który zabezpiecza już na pierwszym etapie sporu prawa przedsiębiorcy czy osoby fizycznej, która w naszym sądzie dochodzi ochrony swoich praw. Tak więc, mając już ten środek zabezpieczający z urzędu niejako, strona powodowa zwykle przygotowuje
zarzuty, które potem przedstawia w formie pozwu. I te zarzuty dotyczą wielu materii spraw, tak? Są to zarówno zarzuty, pewnie będzie potem, naruszenia znaków towarowych, praw autorskich, dóbr osobistych, zasad konkurencji. Kwestia, jaka ścieżka ochrony zostanie wybrana w znaczeniu podstawy prawnej, to już zależy od tego, który będzie występował ze sporem. Dobrze, ale jeżeli mówimy o walce o domenę internetową, to z jednej strony jest możliwość korzystania z tej ścieżki przed sądem domenowym, tutaj polubionym do spraw domen, ale też w zwykłym postępowaniu cywilnym. Oczywiście strona, która chce dochodzić swoich praw, ma wolność wyboru właściwego sądu. Są to dwa sądy polubowne, sąd przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz sąd przy Krajowej Izbie Gospodarczej. No, ten drugi sąd 2-3 sprawy rocznie rozpoznaje, jak również w pełni dopuszczalna jest możliwość skorzystania z drogi sądu powszechnego. Chciałbym jednak tylko wskazać, że dlatego powstał sąd polubowny przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, aby przedsiębiorca, również osoba fizyczna, mogli w jak najkrótszym czasie uzyskać pełną ochronę swoich praw. Co to oznacza? Oznacza to, że stosując regulamin sądu polubownego, nie stosujemy w pełni wszystkich regulacji do kodeksu postępowania cywilnego, niekiedy bardzo formalnych. Dam przykład. W sądzie polubownym domen internetowych możliwe jest prowadzenie sprawy bez wyznaczenia rozprawy, na której przesłuchuje się bądź świadków, bądź strony. To też jest możliwe, ale jest to raczej rzadki element postępowania. Dominuje kontakt stron z arbitrem e-mailowy. Również dowody w ten sposób są jako skany arbitrowi przedstawiane, chyba że arbiter zażąda tutaj oryginałów. A więc uproszczenie procedur powoduje, że czas rozpatrywania sprawy zgodnie z naszym regulaminem powinien wynosić 1 miesiąc od daty doręczenia arbitrowi akt postępowania. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, które są wymagają szczególnego rozpatrzenia różnych wniosków dowodowych i niekiedy to zostaje wydłużone, ale to ono z uwagi na istniejący materiał dowodowy. Często też tak się zdarza, że sądy tutaj w sądzie podczas postępowania spornego też zawierana jest ugoda. Co dalej jest ważne? W postępowaniu przed sądem powszechnym mamy sąd pierwszej instancji, sąd drugiej instancji, potem jeszcze jest możliwe wniesienie skargi do Sądu Najwyższego. Natomiast w przypadku wyroku sądu polubownego istnieją bardzo dokładnie określone w przepisach kodeksu postępowania cywilnego przesłanki, które pozwalają na zaskarżenie tego wyroku. Między innymi jest to przesłanka naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego. Jest ich mniej niż w sądzie cywilnym, tak, który by rozpoznawał sprawę według kodeksu postępowania cywilnego. Tak więc mamy tu do czynienia ze skróceniem czasu w porównaniu do sądów powszechnych, z ograniczeniem formalności i z pewnym też ograniczeniem instancyjnym tych odwołań od orzeczeń sądów polubownych. Co jeszcze jest ważne tutaj, i to może Pan pewnie też będzie potem pytał, ale ja też to wskażę. Sprawy domenowe w sądownictwie powszechnym trafiają do sądów w całej Polsce. Nie zawsze sędziowie cywilni, którzy te sprawy rozpoznają, są przygotowani do rozpoznawania tak bardzo specyficznych spraw, bowiem w takiej sprawie łączą się elementy techniczne, merytoryczne, znaki towarowe, inne jeszcze dziedziny prawa. Niekiedy sądy tego po prostu jeszcze nie rozumieją. Ja podam taki przykład, że w jednej ze spraw, kiedy sąd powszechny rozpoznawał skargę na orzeczenie tutejszego sądu polubownego, sąd powszechny uznał, że doszło do naruszenia podstawowych praw porządku prawnego w Polsce, bowiem arbiter rozpoznający naszą sprawę nie przeprowadził postępowania dowodowego w obecności stron. Chodziło o to, że arbiter na zarzuty jednej ze stron sprawdzał treść jednej ze stron spornej internetowej. Sam to sprawdził podczas posiedzenia niejawnego. Zdaniem sądu powszechnego
zgodnie z procedurami kodeksu postępowania cywilnego konieczne było wezwanie na rozprawę stron i wspólne obejrzenie tej strony. Na szczęście sąd drugiej instancji nie podzielił stanowiska sądu powszechnego, ale wskazuję ten przykład, żeby pokazać, jak bardzo w pewnych kwestiach sądy powszechne podchodzą formalnie do sprawy. Ja teraz nie pamiętam, czego to dokładnie dotyczyło, ale pamiętam, że gdzieś mignęła mi taka sprawa, gdzie sąd tłumaczył, czym jest internet i wskazywał, że jest to firma w jakimś mieście. I to się w uzasadnieniu znalazło, więc w skrajnych przypadkach możemy trafić na sędziego, który nie ma zbyt aktualnej wiedzy odnośnie tych postępowań tutaj, czy postępu. I takie kwiatki mogą wychodzić. Tak, czy powiem jeszcze jedno, sędziowie sądów powszechnych mają bardzo dużo różnych spraw, tak? I nie zawsze mają wystarczająco dużo czasu, żeby przygotować się w pełni do sprawy tak różnej od spraw występujący w sądzie cywilnym. Ja to powiem, mówiąc tutaj o przygotowaniu sędziów, że nasz sąd cieszy się popularnością również dlatego, że znamienite jest grono arbitrów, którzy tutaj orzekają. Ta lista jest dostępna na stronie internetowej sądu i może powiem, przedając późniejsze pytania, w jaki sposób wybieramy tych arbitrów, w jaki sposób dochodzi do wyboru arbitrów przez strony. Jeżeli chodzi o wybór arbitrów, dokonuje go Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji poprzez sprawdzanie różnego rodzaju rekomendacji zgłaszanych kandydatów. Mamy obecnie na liście 39 arbitrów, z których część jest przedstawicielami zarówno świata nauki, są to profesorowie wykładający na uczelniach, jak i świata praktyki, bowiem kiedy jeden z profesorów wykłada na uczelni, a również jest czynnym radcą prawnym. Przykładowo naszymi arbitrami są takie sławy prawnicze jak profesor Markiewicz, profesor Nowińska, profesor Barta, profesor Skubisz. Są to uznane autorytety w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej, również tutaj znaków towarowych i o tych sprawach, o których mówiłem wcześniej. Jeżeli chodzi o wybór arbitra podczas postępowania sądowego, strona, która występuje z pozwem, jak również strona, która na pozew odpowiada, ma prawo wyboru własnego arbitra. Jeżeli jest spór pomiędzy tymi stronami co do arbitra, to zwykle ja jako prezes sądu wybieram arbitra, jeżeli nie został on wybrany przez strony. Zwykle strony otrzymują listę z numerami, muszą te numery wskazać w kolejności i wtedy ja sprawdzam, który arbiter nie został zakwestionowany przez stronę. A czy jest jakiś arbiter, który jest szczególnie chętnie wybierany przez stronę? Powiem tak, nie powiem, który to jest arbiter, bo to byłoby, wydaje mi się, takie nieuczciwe. Tak? Ja tutaj nie chcę żadnego arbitra promować, bowiem każdy z nich jest doskonały, ale zdarzają się sytuacje rzeczywiście, że jedni arbitrzy są wybierani częściej niż drudzy, ale ten wybór wynika przede wszystkim ze specyfiki spraw, które rozpoznają, bo gdy na przykład przedmiotem sporu jest element znaku towarowego, który znajduje się w nazwie domeny internetowej, to zwykle podmiot, który występuje z pozwem, zwykle sprawdza w internecie tak specjalizacje i notki tutaj dotyczące tych arbitrów i na tej podstawie, z uwagi na zakres specjalizacji, wybiera danego arbitra. To może ja tak zapytam, czy to czasem nie są takie osoby, które mówią najczęściej wybierane, które najwięcej publikacji mają i z których wszyscy korzystają? Nie odpowiadając, o kogo chodzi, również, przecież wiadomo, że chyba strona, która ma informację, że dany arbiter jest specjalistą, załóżmy, ze znaków towarowych, że wydał wiele publikacji, które niekiedy są podstawami tak nauki studentów prawa i praktyków, będzie najbardziej kompetentnym do rozpoznania danej sprawy. Jak najbardziej. To jest jeden z argumentów, dzięki którym arbiter jest wybrany. Czyli podsumowując ten fragment, w sądzie polubownym orzekają specjaliści w zakresie własności intelektualnej, bardzo dobrze wykształceni, praktycy, którzy są autorytetami w branży. Natomiast jeżeli sprawa jest rozpatrywana przez sąd powszechny, to niestety może się zdarzyć tak, że trafi to
do sędziego, który w tym zakresie nie będzie miał jakiejś szczególnej wiedzy i praktycznie może się nawet dopiero tematu uczyć, więc wyrok może być mniej przewidywalny. Nie można wykluczyć takiej sytuacji. Rozumiem. Dobrze, wracając do samego postępowania przed sądem polubownym, kiedy abonent bezwzględnie musi zgodzić się na postępowanie przed tym sądem? Abonent nigdy nie musi się zgodzić na postępowanie przed tym sądem, bowiem postępowanie przed sądem jest postępowaniem dobrowolnym. Natomiast pytanie powinno dotyczyć skutków, jakie powstaną, kiedy arbiter nie zgodzi się poddać tutaj naszemu orzeczeniu naszego sądu polubownego. Jest abonent, który zawiera umowę o utrzymanie nazwy domeny internetowej, również podpisuje regulamin świadczenia usług w tym zakresie z rejestratorem. I jednym z punktów tego regulaminu jest taki zapis, że jeżeli abonent nie podpisze zapisu na sąd polubowny, a jest przedsiębiorcą, to wtedy jest to podstawa do wypowiedzenia umowy z tym abonentem. I w takich sytuacjach, kiedy otrzymujemy najpierw informację o zamiarze wszczęcia postępowania, kiedy dalej wysyłamy zapis na sąd polubowny do podmiotu wskazanego i pozwany i nie otrzymamy zwrotu tego zapisu podpisanego, bądź otrzymamy oświadczenie pozwanego, że nie podpisze zapis na sąd polubowny, wtedy informuje o tym rejestratora do nas domeny internetowej i tam jest wszczęte postępowanie mające na celu wypowiedzenie umowy. W związku z tym ten abonent nie musi poddawać się tutaj sporowi, ale musi wiedzieć, że związane są z tym określone konsekwencje, kiedy utraci po wypowiedzeniu mu umowy status abonenta spornej nazwy domeny internetowej. Dobrze, a co w sytuacji takiej? No bo wspomnieliśmy o tym, żeby poszukiwać, kto jest właścicielem domeny, czy na kogo jest zarejestrowana w bazach HUYS. Są jednak sytuacje, kiedy te informacje są tam utajnione. Tak. Dotyczy to zwłaszcza informacji, które są o osobach fizycznych, tak? I tu w ogóle powiem, że osoba fizyczna ma szczególny status w postępowaniu przed każdym sądem, nie tylko sądem polubownym. Chodzi tutaj o status konsumenta. Jeżeli chcemy zidentyfikować dane abonenta, bo te dane trzeba przedstawić w pozwie, to wtedy występujemy do podmiotu, który prowadzi tą nazwę domeny, o przekazanie tych danych w celu wykorzystania w postępowaniu przed sądem polubownym. I każdy rejestrator powinien takiej informacji udzielić, tak? Zwykle do wniosku do rejestratora dołącza się wniosek tak zwany przedprocesowy, który wysyła się do sądu polubownego. I teraz praktyka jest taka, jeżeli nie wiem, kto jest abonentem nazwy domeny internetowej, o którą zamierzam walczyć, najpierw zgodnie z procedurą sądu naszego wysyłam do sądu wniosek, że informuję o zamiarze wszczęcia postępowania wobec podmiotu, który korzysta z takiej nazwy domeny. Jednocześnie wskazuję, że nie posiadam danych tej osoby i wystąpię o ich uzyskanie. I wtedy ten wniosek jest załącznikiem kolejnego wniosku do rejestratora, aby przedstawił nam dane osoby fizycznej. A to mówię, dotyczy tylko osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. I tu jest jeszcze jedna bardzo ważny element, mianowicie jeżeli już otrzymam te dane osoby fizycznej, to wtedy sąd wysyła do osoby fizycznej, podobnie jak do przedsiębiorcy, taki zapis na sąd polubowny, który powinien był być podpisany, aby było w ogóle wszczęte postępowanie przed naszym sądem. No ten zapis zawsze tak musi zaistnieć, bo to jest warunek sine qua non postępowania. Jeżeli osoba fizyczna tego zapisu nie podpisze, to w przeciwieństwie do osoby prowadzącej działalność gospodarczą żadne negatywne konsekwencje nie zostaną w stosunku do niej wyciągnięte. Chodzi mi tutaj o wypowiedzenie umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej. Ta osoba jako konsument nie będzie tutaj narażona na tego rodzaju konsekwencje. Czy ma znaczenie to, czy
abonentem jest osoba mająca siedzibę w Polsce czy za granicą? Spory rozstrzygane są pomiędzy podmiotami, z których przynajmniej jeden ma prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski. Więc jeżeli spór jest pomiędzy na przykład przedsiębiorcami, którzy oboje są poza granicami Polski, to kto jest właściwy wtedy? Nasz sąd nie będzie właściwy. Jeżeli te obie strony z siedzibą za granicą zgodzą się na nasz sąd, to może być właściwy, tak. Natomiast tu, jeżeli chodzi o nazwę domeny.pl, no to obowiązują określone zasady, tak. Bądź sąd powszechny, no bądź inny sąd właściwy dla... To już przepisy szczegółowe KPC rozstrzygają, tak, który sąd będzie właściwy. Albo sąd powszechny, albo inny sąd siedziby stron. Bo są jeszcze sądy polubowne, wiem, że w Pradze jest... Tak, ale one dotyczą nazw innych, tak? EU. Tak, EU. Czy Comdwipo. My mówimy teraz o nazwie domeny internetowej w domenie.pl. I ten sąd tylko domeny z końcówką PL. PL. W Pradze jest sąd domeny EU, WIPO sąd.com, natomiast sądy krajowe, zagraniczne, znaczy w innych, na przykład w Niemczech, we Francji nie ma odrębnych sądów dotyczących domen internetowych. Tam są tylko sądy powszechne, które rozpoznają te sprawy domenowe. W tamtych większości krajów europejskich nie ma wyodrębnionych w porządku krajowym odrębnych sądów domenowych. I tu jeszcze powiem jedną ważną okoliczność, która może mieć znaczenie dla osób słuchających. Mianowicie, często zdarza się tak, że powód występuje do nas z takim zapytaniem. No dobrze, jest to osoba fizyczna i nie stosuje się tego skutku w postaci wypowiedzenia jej umowy, ale w istocie rzeczy ta osoba fizyczna zarabia dzięki sprzedaży domen internetowych i nie powinna być chroniona jako osoba fizyczna. Co w takim przypadku? No, często zdarzają się takie sytuacje. I tutaj niestety muszę tak powiedzieć, że zarówno sąd polubowny na tym etapie wstępnym przygotowania sprawy do przekazania arbitrowi, no nie może oceniać statusu faktycznego osoby fizycznej. Czy jest to tak zwany król domenowy, czy on żyje ze sprzedaży domen, to w momencie, kiedy zgłaszana jest tutaj pozew, sprawa zakładana, no nie ma dla sądu prawnego żadnego znaczenia. Liczy się tylko ta okoliczność, która jest wskazana na wpis, jeżeli chodzi o status abonenta. W związku z tym niestety podmioty, które są zainteresowane ochroną swoich praw, będą musiały pójść do sądu powszechnego w tym zakresie. Ja bym wrócił jeszcze do tego, jak arbiter wydaje wyrok, to czy w następstwie tego wyroku my wchodzimy w prawa abonenta, czy jest po prostu rozwiązywana z nim umowa? Wydanie wyroku przez arbitra powoduje tylko tyle, że zaistniało w porządku prawnym orzeczenie. Żeby to orzeczenie było skuteczne, musi potem zostać jeszcze potwierdzone odpowiednim postępowaniem przez sąd powszechny. I dopiero wtedy takie orzeczenie z tym potwierdzeniem zgłasza się do rejestratora, tak? Rejestrator wypowiada umowę dotychczasowemu abonentowi. I w zależności od sytuacji może zawrzeć w przyszłości po wygaśnięciu umowy z byłym abonentem umowę z tym podmiotem, który wygrał sprawę. Więc tutaj nie ma żadnego automatycznego przyjęcia praw i obowiązków, bowiem w treści naszych orzeczeń arbitrzy używają określenia, że stwierdza, że określona osoba naruszyła prawa innego podmiotu wynikające z zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej. To oznacza, że również arbitrzy nie orzekają żadnych odszkodowań. A celem właśnie takiego sformułowania wyroku było to, żeby arbitrzy mogli szybko rozpoznać spór, tak? Żeby mogli stwierdzić, czy zostało popełnione naruszenie. Jeżeli tak, to wydaje wyrok. Nie chodziło tutaj o to, żeby arbitrzy badali wysokość odszkodowania, bo zwykle to się bardzo długo w czasie tak rozciąga. Składa się wiele wniosków dowodowych. Niekiedy trzeba byłoby też biegłych powoływać. To jest pozostawione do sądu powszechnego. Podmiot mający takie orzeczenie o tym, że
jego przeciwnik procesowy naruszył prawa, może iść z tym orzeczeniem potem dochodzić odszkodowań bądź zadośćuczynień, w zależności od tego, jako prawo zostało naruszone, do sądu powszechnego. A zatem powtarzam, nie ma automatycznego przejęcia żadnych praw obowiązków. Wyrok sądu polubownego musi być przez sąd powszechny zatwierdzony, a następnie przedłożony do podmiotu, który jest rejestratorem. Czyli powód, jakie roszczenia może formułować w takim pozwie? To jest roszczenie o ustalenie, tak? O ustalenie, że na przykład prawa X zostały naruszone przez Y w związku z zawarciem umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej. I arbitrzy, którzy wydają orzeczenia, określają potem bądź w komparycji wyroku, bądź w treści uzasadnienia, jakie to konkretne prawa zostały naruszone. No, zarzut naruszenia tych praw musi być przede wszystkim też wskazany w pozwie, tak? Bo arbitrzy odnoszą się do zarzutów pozwu. I tu jeszcze powiem bardzo ważną rzecz, mianowicie niekiedy tak się zdarza, że w trakcie postępowania spornego, kiedy już arbiter rozpoznaje sprawę, abonent traci status abonenta domeny, bo na przykład nie opłacił wcześniej kolejnego okresu ważności tej domeny. W związku z tym, że nie opłacił tej ważności, tej umowy, przedramowy, traci status abonenta i niestety postępowanie nie będzie się toczyło, tylko arbiter, który otrzyma wiedzę o utracie statusu abonenta, umarza postępowanie. Bowiem do rozpoznania sprawy, do wydania wyroku stroną pozwaną musi być abonent nazwy domeny, a nie podmiot, który już te prawa utracił. A jak wiele spraw toczy się co roku o domeny? Systematycznie istnieje bardzo duże zainteresowanie naszym sądem. Najwięcej spraw mieliśmy w 2012 roku, to było 105 spraw rocznie. Ogólnie mamy między 80 a 70 spraw. Najwięcej spraw było w okresie, kiedy sąd nasz rozpoznawał jeszcze spory z udziałem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Swego czasu, przed 2012 rokiem, był taki zapis w regulaminie NASK-u, to jest organizacja, która wtedy zagadywała domenami, że jeżeli również osoba fizyczna nie podpisze zapisu na sąd próbowny, to również w stosunku do niej będzie automatycznie wypowiadana umowa. Czyli ta osoba była traktowana tak jak przedsiębiorca. Po 2012 to się zmieniło. W związku z tym spadła ilość tych spraw, tak? I nie każda osoba fizyczna była stroną postępowania, a tylko ta, która jako pozwany zgodziła się na to. Jest duże zainteresowanie właśnie z uwagi na te okoliczności, które pozwalają na szybką ścieżkę ochrony praw. Dobrze, w takim razie z jakimi kosztami wiąże się wejście w ten spór przed sądem polubownym do spraw domen? Koszty są stale dostępne na stronie regulaminowej. Podmiot, który składa informacje o zamiarze wszczęcia postępowania przed sądem polubownym, opłaca z tytułu tak zwanej opłaty kancelaryjnej 246 zł, zaś wysokość wpisu od pozwu to jest VAT-em 3690 zł. Jeżeli sprawa rozpatrywana byłaby przez trzech arbitrów, jest to kwota 7380 zł. W przypadku opłaty wstępnej za wszczęcie postępowania mediacyjnego jest to kwota 615 zł. Kwoty te oczywiście są zwracane tym osobom, które wygrywają postępowanie na zasadzie, że przegrywający ponosi wszystkie koszty postępowań. Na naszej stronie nie wskazuje się kosztów zastępstwa procesowego, czyli pełnomocników, którzy prowadzą postępowania. I tutaj nie ma żadnych regulacji. Arbitrzy orzekają na podstawie posiłkowo rozporządzeń dotyczących stawek adwokackich bądź radcowskich i wielokrotnie zdarza się tak, że podmioty, które są reprezentowane szczególnie przez pełnomocników z wielkich, drogich kancelarii, na arbitrzy dokonują oceny zaangażowania tego pełnomocnika i niekiedy zasądzają
koszty zastępstwa mniejsze niż to wskazano w roszczeniach pozwu. Wspomniał Pan już o najczęstszych podstawach, na których opierają się pozwy. Ja chciałbym może szczególnie zapytać o taką sytuację, te pytania się pojawiły również od moich czytelników. Co w sytuacji, kiedy abonent posiada daną domenę od kilku lat, prowadzi na przykład pod nią działalność gospodarczą i nagle podmiot z zewnątrz rejestruje znak towarowy wykorzystujący takie określenie znajdujące się w tej domenie i później żąda od niego cesji tej domeny bądź wręcz występuje do sądu, powołując się na swój zarejestrowany znak towarowy? Nie chciałbym odnosić się do konkretnych stanów faktycznych, prawda, bo one są niekiedy bardzo skomplikowane. Natomiast mówiąc ogólnie, to mówimy tak o pewnym tutaj sporze, czy ważniejszy będzie znak towarowy, czy ważniejsza będzie nazwa domeny internetowej, w której ten znak jest zawarty. Mogę tylko odwołać do naszego orzecznictwa, że wielokrotnie badali arbitrzy również czas, tak, kiedy została zawarta nazwa, umowa o utrzymanie nazwy domeny internetowej, a kiedy został złożony wniosek o rejestrację znaku towarowego. Wielokrotnie się tak wskazało, że jeżeli rejestracja znaku towarowego była aktem następczym w stosunku do zarejestrowania nazwy domeny internetowej, wtedy tutaj nie stwierdzali arbitrzy naruszenia znaku towarowego, nawet jeżeli element tego znaku był częścią nazwy domeny internetowej. Ja sam spotkałem, prowadziliśmy tutaj w kancelarii jeden ze sporów, właśnie ktoś zarejestrował w tym przypadku słowno-graficzny znak towarowy, nawet z pełną domeną internetową tutaj naszego klienta. Można się zastanowić, czy to nie było w ogóle zgłoszenie złej wierze, ponieważ takiego znaku towarowego nie mógł używać w sposób rzeczywisty, ponieważ on by odsyłał na domenę internetową, do której nie miał dostępu. Natomiast to było ewidentne, że zgłoszenie nastąpiło tylko po to, aby mieć argument przed tym sądem, aby tą domenę tutaj odebrać. Aczkolwiek tam sprawa się skończyła w ogóle jeszcze w inny sposób, ponieważ słowo zawarte w tym słowno-graficznym znaku towarowym było niedystynktywne, w sensie było określeniem opisowym, no a jak pan wie, końcówka.pl też jest przez sądy uznawana jako element niewyróżniający, w związku z czym no tutaj wyrok był taki, że absolutnie o naruszeniu prawa być nie może, ale rozumiem, że i tak w każdej sytuacji ocenia się cały czas okoliczności sprawy, czyli moment, kiedy została domena zarejestrowana, kto to zrobił, w jakich okolicznościach. I tutaj też mam jedno takie pytanie przygotowane, czy w związku z tym, wiem, że też odpowie pan, że to zależy, ale czy przez sam fakt zarejestrowania domeny internetowej już bez używania jej w sposób jakikolwiek, ta domena po prostu jest zablokowana, czy już sam fakt zarejestrowania domeny może naruszać prawo? Zostało wydane jedno orzeczenie w tutejszym sądzie, które nie jest publikowane, w którym arbiter stwierdził, że jest możliwe, aby sam fakt zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej został uznany za naruszenie na przykład prawa do znaku towarowego. Większość, zdecydowana większość arbitrów nie zgadza się z tym stanowiskiem, które zresztą było omawiane podczas jednego z seminariów arbitrów, o tym jeszcze potem powiem. I w ocenie arbitrów, aby można było powiedzieć o naruszeniu praw podmiotowych, na przykład praw do znaków towarowych w związku z nazywaniem nazwy domeny internetowej, konieczne jest również sprawdzenie, czy nazwa domeny internetowej pełni funkcję znaku towarowego. A zatem, czy odnosi się do strony internetowej, na której znajdują się opisy usług bądź towarów, których dotyczy prawo ochronne. Jeżeli nie ma żadnego odniesienia takiego i jest to na przykład tylko znak towarowy użyty w nazwie domenowej, a strona, której ta nazwa dotyczy, nie ma żadnego odniesienia do chronionych towarów i usług, wtedy nie dojdzie w większości przypadków do naruszenia praw ochronnych ze znaku towarowego. Wspomniał Pan o tym, że ten wyrok jest niepublikowany. Chciałem może pociągnąć wątek z pytaniem, w jakich sytuacjach publikujecie te wyroki? One są zawsze bardzo ciekawe, natomiast z tego grona pomiędzy... Wydaliśmy już ponad 1000 spraw
Rozpoznaliśmy ponad 1000 spraw w sądzie polubownym. Rozumiem, ale moje pytanie jest takie, jakie okoliczności muszą być spełnione, aby uzasadnienie wyroku ujrzało światło dzienne? Przede wszystkim chciałem podkreślić, że postępowanie przed sądem polubownym jest postępowaniem poufnym, tak, co do zasady. A zatem strony mają pewność, że żadne informacje, których sobie nie życzą, nie zostaną ujawnione w obrocie. To jest zapis, który wynika tutaj z naszego regulaminu, że strona, która nie życzy sobie, żeby było opublikowane orzeczenie dotyczące jej sprawy, może o tym sąd poinformować, wtedy jestem zobowiązany i nie mogę tego orzeczenia publikować. Wielokrotnie strony korzystają z tych uprawnień. To jest ta najważniejsza okoliczność. Inna okoliczność to jest taka, że ja ostatecznie decyduję o publikacji tych wyroków i publikujemy wyroki, które zawierają jakieś istotne elementy, które mogą być pomocą w kształtowaniu tutaj poglądów społeczeństwa informacyjnego, tak? To ta edukacja prawnicza, tak? Której te wyroki mogą jakąś rolę odegrać. No to się cieszę, bo nasz wyrok też się tam pojawił. Nie, fajnie. W związku z czym jakieś istotne kwestie poruszał. Zadam też kolejne pytanie, z którym ja się często spotykam na rynku. Jest taka sytuacja, osobiście to klientom odradzam, ale wiele osób o tym na początku nie myśli. Są przedsiębiorcy, którzy dystrybuują jakieś towary. No, zwróćmy do tego, niech to będą marki Sony. I bardzo często się zdarza, że od wielu lat używają domeny internetowej typu sklep-sony.pl. I zdarza się, że po jakimś czasie albo współpraca z taką firmą się kończy, albo wręcz ten producent zmienia politykę i teraz mówi, wszystkie domeny z wykorzystaniem mojego znaku towarowego mają być w moim posiadaniu, jedynie będę umożliwiał korzystanie moim dystrybutorom z tego. Nawet to nie jest mowa tutaj o jakimś oficjalnym dystrybutorze. Co w takiej sytuacji, jeżeli przedsiębiorca od 10 lat działa pod taką domeną? Czy jeżeli właściciel znaku towarowego po tych 10 latach nagle mówi, ja już się nie godzę, abyś posługiwał się taką domeną, to będzie oznaczało naruszenie prawa? Ja pamiętam orzeczenie, które dotyczy podobnego pytania, jakie zawarł pan w swoim, stanu faktycznego, jakie zawarł pan w swoim pytaniu. Arbiter stwierdził w tym orzeczeniu, że nie doszło do naruszenia znaku towarowego i właśnie tutaj odwołał się do okoliczności, bowiem po pierwsze te podmioty wcześniej współpracowały i abonent spornej nazwy domeny oficjalnie sprzedawał produkty pochodzące od innego przedsiębiorcy, a kiedy już została między nimi umowa współpracy rozwiązana, on dalej te produkty sprzedawał, miał takie prawo, już nie wynikające z umowy, jednocześnie wskazywał, że są to produkty, które pochodzą od podmiotu konkretnego, tak, z którym jest związany określony znak towarowy. W związku z tym tutaj też nie zachodziła żadna możliwość, że tak powiem, pomylenia się producentów, tak, oszustwa co do pochodzenia towarów. Była to informacja, że sprzedaję towary, których producentem jest taki podmiot. I arbiter tutaj uznał, że pomimo okoliczności, iż w nazwie domeny internetowej zawarty jest znak towarowy, który przynależy powodowi, to z uwagi na te okoliczności przedmiotowe sprawy nie doszło do naruszenia znaku towarowego. Inaczej by było, gdyby na przykład na tej stronie internetowej nie było wskazania, kto jest producentem, bądź na przykład ten korzystający z domeny w jakiś sposób podważałby jakość na przykład tych towarów czy usług, to wtedy już można byłoby rozważać naruszenie prawa. Czyli tak podsumowując, arbiter uznał, że użycie w domenie znaku towarowego producenta mieści się w dozwolonym użytku znaku towarowego, ponieważ tak, z treści domeny nie wynikało, że odbiorcy mogą być wprowadzeni w błąd albo pomyśleć, że... Z treści strony internetowej, która była oznaczona nazwa domeny. Tak, bo tutaj, co mówię, ważna jest zawartość strony internetowej i mówiąc o tej zawartości strony, też wskażę, że mówiłem wcześniej o tym nazwie michnik.pl. Tutaj doszło do takiej sytuacji, kiedy jeden z podmiotów używał takiej nazwy domeny. Natomiast
to była tylko domena i nie była z nią skojarzona żadna strona internetowa, czy nie było treści na tej stronie żadnej. Arbiter uznał, że tutaj nie doszło ani do naruszenia dobra osobistego w postaci nazwiska Michnik, ani nawet do zagrożenia, no bo tam nic na tej stronie nie było, tak? Więc tu zostało powództwo oddalone, no i ta treść jest istotna dla wszystkich rozpatrywanych przypadków. Co w sytuacji, kiedy ktoś zarejestrował ośmieszającą, dyskredytującą domenę typu firma xkradnie.pl? Był ciekawy spór o domenę naszabiedronka.pl. Pod tą domeną funkcjonował forum internetowe dla pracowników i klientów tej sieci. Tak, było to bardzo ciekawe orzeczenie, które trochę zmieniło nasz punkt widzenia, mówię nasze tutaj arbitrów, ponieważ przed tym orzeczeniem większość prawników, która no, wiedziała, że taki spór zaistniał, bo było o nim głośno w mediach, no, była przekonana, że ten element Biedronka no, to powoduje, że powództwo zostanie uwzględniane. Jednakże, i tu możemy mówić o osiągnięciach naszego społeczeństwa XXI wieku, tak, internetowego, arbiter uznał, że co prawda znajduje się element, jeden z elementów ta Biedronka jako znak towarowy, ale mamy tutaj do czynienia z prawem wolności głosu i wypowiadania negatywnych informacji o pracodawcy. To się mieści w szeroko rozumianej wolności słowa. Tutaj wkraczamy w prawa nadane przez konstytucję, a zatem jak najbardziej możliwe było publikowanie różnego rodzaju treści dotyczących podmiotu, który ze znaku towarowego Biedronka korzystał. Tu jeszcze wskazuje, że to była nasza Biedronka, prawda? Ta nazwa domeny, a ponadto no, tam nie było też odniesienia do towarów usług, tylko do opisu zachowań pewnych nieetycznych. To orzeczenie budziło różne tutaj oceny. Większość wskazała tu na nowy kierunek, tak? Pełnego korzystania z praw wolności słowa w internecie. Mówi pan, że ta sprawa była ciekawa i trudna. To w jakich sytuacjach do sprawy przypisywanych jest trzech arbitrów? Pewnie jakichś bardziej skomplikowanych. Była jedna taka sytuacja, która dotyczyła podmiotu używającego nazwy spornej domeny internetowej, które były w likwidacji. To był bardzo znany podmiot, który prowadził duży portal informacyjny i tam strony same wniosły o to, żeby trzech arbitrów było. Była taka bardzo skomplikowana, była długo co prawda rozpatrywana, ale było w tej sprawie wiele problemów, zarówno natury merytorycznej, jak i formalnej. Tam była upadłość, trzeba było określić podmioty, które przejęły prawa obowiązki. No to był bardzo skomplikowany stan faktycznie prawny. Aby mogły być zastosowane przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, abonent musi być przedsiębiorcą. Tylko że arbitrzy, mam wrażenie, to pojęcie interpretują dość szeroko i za przedsiębiorcę uznają nie tylko podmiot, który widnieje formalnie w rejestrze CEIDG czy KRS, ale właściwie każdą osobę, która prowadzi działalność gospodarczą. Jakie czynniki są decydujące przy ocenie, czy abonent prowadzi tą działalność gospodarczą, choć no niesformalizowaną, czy też nie? No a ten temat jest dużo rzecznicy w sądach powszechnych również. Jak najbardziej, to jest chyba zgodne z ogólnymi tendencjami, arbitrzy interpretują prowadzenie działalności w sposób rozszerzający i nie tylko jest to ta działalność, która stanowi podstawę utrzymania podmiotu, ale niekiedy arbitrzy uważają, że nawet uboczna działalność gospodarcza może tutaj powodować uznanie abonenta czy strony sporu za prowadzącego działalność gospodarczą. To nawet w komentarzach profesor Nowińskiej, która jest jednym z arbitrów, znajduje się właśnie tego rodzaju określenie, żeby traktować tą działalność w jak najszerszym znaczeniu. Tak więc nie tylko główna, ale nawet również uboczna. Czyli podam taki przykład. Gdyby na stronie internetowej pojawił się link do Allegro na przykład, albo do jakiejś innej strony internetowej już komercyjnej, to tak naprawdę jest skierowanie do jakichś usług komercyjnych. To już taki szczegół, taki link znaleziony
na takiej stronie mógłby świadczyć o tym, że... Za arbitra się nie wypowiem, bowiem tam są jeszcze inne okoliczności, tak? Czy to jednostkowe było pojawienie się, czy on jest tam zarejestrowany na stałe jako sprzedający, ile miał akcji, tak? To zależy wszystko od okoliczności sprawy. Na podstawie tylko jednej informacji ja nie jestem kompetentny, żeby wiedzieć, czy to będzie przedsiębiorca, czy nie, tak? Dobrze. Ale to mówię jeszcze, że o ocenie, czy ktoś jest przedsiębiorcą, czy nie, możemy mówić dopiero w trakcie rozpoznawania sprawy. Jeżeli ta osoba jest w rejestrze HUIZ jako osoba fizyczna, to przed niesieniem pozwu będzie traktowana jako osoba fizyczna. Rozumiem, czyli najpierw musimy wykazać, że... No tak, ale akurat sprawę, którą my prowadziliśmy, tak ją zinterpretowaliśmy, reprezentowaliśmy osobę fizyczną, ale tak zinterpretowaliśmy tą sprawę, że korzystnie będzie, żeby w tej sprawie wypowiadał się arbiter, który się na tym zna, bo są duże szanse, żeby tutaj wygrać, więc ta osoba zgodziła się na zapis na ten sąd polubowny. Natomiast no, później strona przeciwna, aby wykazać, że jednak on prowadzi działalność gospodarczą, próbowała chwycić się wszystkiego, co na tej stronie jest. A że na tej stronie za dużo nie było, to były właśnie takie pytania, czy jeden link na zewnątrz może świadczyć o tym, czy jest przedsiębiorcą, czy nie. Ja może nie będę tutaj mówił, o jaką sprawę chodzi, ale żeby móc powoływać się na te przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które praktycznie zawsze są podnoszone, to ta strona powód w tym momencie no, chwyta się wszystkiego. Tak, stąd pytanie, tak, gdzie tak, jest to minimum, aby w praktyce przed sądem można było uznać taką... To wszystko zależy od okoliczności. Jak będzie w jednym linku oferował kilkaset produktów na przykład, tak? No to już mówię, zależy od oceny konkretnego stanu faktycznego. No dobrze, to idźmy do może kolejnej podstawy prawnej, na którą można się powołać, czyli prawo do firmy, czyli nazwy przedsiębiorcy. Domena może naruszać prawo do firmy. Co w sytuacji, kiedy na to prawo powołuje się przedsiębiorca działający całkowicie lokalnie? Czy fakt, że działa na niewielką skalę w ramach na przykład małego miasta, ma istotne znaczenie w sporze o domenę, która tak naprawdę może być zasięg ma nieograniczony światowy? Może mieć jak najbardziej, bo nawet takie orzeczenie nasze, w którym sąd wskazał, że właśnie ten lokalny charakter działania podmiotu korzystającego ze spornej nazwy domeny internetowej nie pozwala na uwzględnienie powództwa. Były to dwa podmioty działające w różnych rejonach Polski, prowadzące różną działalność gospodarczą, łącza je tylko nazwa. Nie byli konkurentami względem siebie? Było kilka orzeczeń, tak? Nie pamiętam już, w jednych byli, w innych nie byli. Ale ten fakt konkurencji nie był dominujący. Arbiter wskazał, że lokalna znajomość tego przedsiębiorcy uniemożliwia uwzględnienie powództwa. Dobrze, to jeżeli mówiliśmy przed chwilą o tym, że aby powołać się na przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, trzeba być przedsiębiorcą, to ja mam takie pytanie, czy wystarczy domeny używać niekomercyjnie, aby uniknąć zarzutu naruszenia prawa? Pytam o to w kontekście ciekawej sprawy utraty przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości domeny kppis.pl. Bo po tym, jak jej nie przedłużono, domenę zarejestrowała na siebie osoba, która otworzyła Klub Przyjaciół Pieczywa i Sera. Proszę pana, nie zawsze nazwa domeny internetowej jest używana dla celów komercyjnych. Są domeny internetowe, które kierują do stron na przykład fanów różnych zespołów piłkarskich, muzycznych. I zwykle to są przyjaciele, którzy opisują swoje wrażenia. To nie ma celu komercyjnego. Ale to nie znaczy, że nie zostaną naruszone inne prawa. Na przykład mówimy o dobrach osobistych, prawda? Jeżeli zostało naruszone dobra osobiste, prawo do godności, wolności poglądów, identyfikacji, to wtedy również arbiter może stwierdzić, że zostały naruszone prawa, wskazując te prawa. A zatem, jeżeli na przykład posłowie jednej z partii poczują się urażeni, że nazwa domeny internetowej zawiera skrót tej partii i wykorzystywana jest dla innych celów niezwiązanych z działalnością tej partii, to tylko do ich oceny należy, czy poczują się tym faktem
zagrożeń, czy poczują, że ich dobra osobiste zostały naruszone i mogą dowolnie kształtować ochronę tych praw przed tutejszym sądem polubownym. No i jeszcze muszę przekonać arbitra. Oczywiście. Ja tak sobie przypominam, że w większości przypadków arbitrzy stwierdzali naruszenie dóbr osobistych w postaci imienia i nazwiska, jeżeli na stronach internetowych, które dotyczyły te sporne nazwy domen internetowych, znajdowały się treści rzeczywiście uwłaczające, obrażające. Chyba też była taka sprawa, nie pamiętam, czy to się tutaj przed sądem toczyło, o domenę świstak.pl. Była taka sprawa. Gdzie tam jakieś erotyczne treści się pojawiały. Była taka sprawa. Więc mówię, domena nie musi być wykorzystana komercyjnie. Dla celów hobbystycznych również, akwarium, była taka sprawa. To jest pole dla osób, które mogą dochodzić ochrony swoich praw. Tak? Czy dobro osobiste, czy inne dobro chronione prawem. Tylko przypomnę jeszcze, że katalog dóbr osobistych jest nieograniczony, tak? Te dobra powstają nowe, więc tutaj jest pełna możliwość dochodzenia ochrony swoich praw. Oczywiście arbiter orzeka, czy takie prawo istnieje, czy zostało w ogóle naruszone, a nie jest to tylko nadmierna wrażliwość podmiotu żądającego ochrony. No to jak już mówimy o tych dobrach osobistych, to mi się przypomniało pytanie od jednego z czytelników, czy jeżeli ktoś w domenie internetowej wykorzystał nick, którym on się posługuje na przykład na forum, to czy będzie to naruszeniem jego dóbr osobistych, czy nie? To już była taka sprawa. Była, ja powiem, że jeden z sądów powszechnych, bądź sąd najwyższy, orzekł, że nick jak najbardziej może być uznany za dobro osobiste, o ile identyfikuje, tak, ten podmiot, który tym nickiem się posługuje. Bo to jeszcze jest ważne. W przypadku dóbr osobistych oznaczeniowych, jak imię, nazwisko, nick, jeszcze musimy mieć do czynienia z identyfikacją podmiotu. Nie zawsze sama znajomość nicku identyfikuje osobę, która ją używa. Nie, z nickiem nie mieliśmy do czynienia w sądzie jeszcze. To zmierzając powoli do końca, ja mam takie pytanie, które mnie osobiście nurtuje i często w mojej pracy się pojawia. Czy domena internetowa może naruszać prawa autorskie? Czy utworem może być słowo? Wiele osób z racji wymyślenia nazwy firmy lub produktu ma takie poczucie, że przysługują im do niego prawa autorskie. Czy zna pan może jakieś wyroki, które uznają pojedyncze słowo bądź proste zestawienia słów za utwór? Bo, przepraszam, już tego dokończę. Orzecznictwo mówi o tym, że nie da się tego wykluczyć, natomiast ja szukam przykładów, kiedy udało się wykazać. To ja jeszcze do orzecznictwa dojdę, bo wiem, to rzecznictwo między innymi się na jogi opiera. Tak, jogi, jogurt. Prawda? I powiem tak. Również tutaj odsyłam zainteresowanych do bardzo ciekawego artykułu profesora Błeszyńskiego, który właśnie pisał ochrona prawna nazwy domeny internetowej. To było w jednej z ksiąg pamiątkowych, pamiętam już teraz wydania, ale właśnie on pisał i tam to były teoretyczne rozważania, wskazywał, że podobnie jak może być niekiedy chroniony jeden wyraz, to w przypadku szczególnych wyrazów może być on podstawą ochrony prawa autorskiego w nazwie domeny internetowej. To były takie rozważania o charakterze bardziej teoretycznym, tak, systemowym, dotyczącym w ogóle znaczenia utworu jednowyrazowego w prawie autorskim. Natomiast my takiej sytuacji nie mieliśmy w sądzie polubownym, chociaż jeden z arbitrów uznał, że doszło do naruszenia praw autorskich, ale w sposób pośredni. Mianowicie sama nazwa domeny internetowej no, nie zawierała żadnego elementu, który mógł być uznany za utwór, natomiast odsyłała do strony internetowej, na której były publikowane utwory z naruszeniem praw autorskich. I zostało orzeczenie sformułowane tej treści, że abonent naruszył autorskie prawa powoda w odniesieniu do takich utworów poprzez publikowanie, rozpowszechnianie ich na stronie internetowej. Tylko z takim naruszeniem praw autorskich mieliśmy do czynienia. To mam jeszcze ostatnie pytanie. Ciekawi mnie, czy gmina bądź miasto ma podstawy do tego, aby przejąć domenę wykorzystującą jej nazwę. Czyli przykładowo mamy gminę Osielsko, która chce odzyskać domenę osielsko.pl. Proszę pana, to jest świetne pytanie, świetny temat.
I to może też odwołam do literatury i do w ogóle zdarzenia. W ubiegłym roku, w 2017, organizowaliśmy jako sąd polubowny czwarte seminarium, czy piąte seminarium arbitrów. To powiem, że co dwa lata organizujemy takie seminaria dla wszystkich zainteresowanych, i dla rzeczników, i dla radców, i dla osób, które są tym zainteresowane. Zawsze strona nasza posiada informacje i tam omawiamy zagadnienia, które są problematyczne. Między innymi były to poświęcone seminaria dotyczące praw egzekucji z domeny, a ostatnie 2017 roku właśnie dotyczyło zagadnienia szerokiego naruszenia praw osobistych jednostek samorządu terytorialnego w nazwie domeny internetowej. I nawet ja opublikowałem na ten temat artykuł w księdze pamiątkowej dla pani profesor Traple. Problem był taki, czy na przykład może być i można używać nazwy domeny internetowej olsztyn.pl albo rumia.pl. Było kilka orzeczeń. W przypadku Olsztyna strona internetowa oznaczona tą nazwą domeny była prowadzona przez fana, przez osobę, która opisywała, co się dzieje w Olsztynie, tak? I to był jej taki autorski portal i tam były informacje korzystne, informacje o Olsztynie. Sąd tutaj uznał również prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, prawo do wolności słowa. Jak najbardziej można prowadzić tego rodzaju działalność i domenę. Tutaj nie stwierdzono naruszenia. Inna była sprawa w przypadku rumia.pl. Tam sąd uznał, że doszło do naruszenia, albowiem tam chodziło, to był podmiotem pozwanym, był producent jakichś produktów, które były związane, produktów i arbiter stwierdził, że odbiorca tej strony internetowej mógł odnieść wrażenie, że są to produkty związane z miastem Rumia. Tak nie było. W mojej ocenie, którą przedstawiłem, uważałem, że jeżeli chodzi oczywiście o te kwestie wolnościowe, fanowskie, jak najbardziej to można używać. Natomiast są nazwy różnych miejscowości, które nie zawsze są przypisane z tą miejscowością. Na przykład Ożarów czy Pogorzelice, to są niekiedy Opole, to są niekiedy nazwy, które powstają generycznie z wcześniej istniejących tam rzeczowników, bo był tam pożar, bo tam było jakieś miejsce, gdzie się ludzie zbierali wcześniej. One generycznie zostały ukształtowane w historycznym tutaj rozwoju, więc nie zawsze powinno być używanie tych nazw zakazane. W mojej ocenie powinno być zakazane na przykład używanie nazw domeny urząd tam gminy opole.pl, a nie samo Opole. Ale to być może jestem odosobniony w tych poglądach, bo arbitrzy na tym seminarium stwierdzili, że Opole, Warszawa powinny być chronione niezależnie od tego, czy to jest element nazwy jednostki jako jednostki, czy też nie. No tutaj się różnimy, tak? Bo to jest duże pole do popisu, ponieważ chyba to jest standard, że regionalne portale informacyjne, które de facto żyją z reklam, mają w swojej nazwie albo miejscowości całe. I tu jeszcze powiem o takich trzy rzeczy. Mianowicie, wcześniej, parę lat temu, NAS prowadził pewną politykę dotyczącą możliwości rejestracji tych nazw. To trzeba było posiadać zgody tam, na przykład Olsztyna. Później i była taka pula domen internetowych, które zarejestrowały te miasta. Po pewnym okresie pozostałe nazwy zostały oddane publiczności, tak? Czyli jest na przykład miejscowość, załóżmy Gostomian, ja mam dom gdzieś w Polsce i każdy może ją rejestrować. Już teraz nie ma takiego obligu, że ona jest dla jakiegoś miasta zarejestrowana. Co więcej, było tak, że pewne miasta, które na początku nie były zainteresowane w ogóle wprowadzeniem informacji do internetu, kiedy zobaczyły, że są portale typu Olsztyn, że powodują zainteresowanie publiczności, potem dopiero występowały z żądaniem ochrony. No ale to trzeba było wcześniej wystąpić, tak? Ja uważam, że można używać w nazwach domen internetowych nazwy miast, ale może być to właśnie pogląd odosobniony. Rozumiem. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję, że znalazł Pan czas na to, żebyśmy mogli porozmawiać.
Myślę, że nasza rozmowa jest bardzo pouczająca. I dziękuję. I zapraszam również, możecie Państwo do nas dzwonić, schodzić na stronę internetową. Tam są informacje o tych właśnie seminariach. To jest bardzo ciekawe i co dwa lata organizujemy w różnych ośrodkach naukowych. To współpracujemy z różnymi uniwersytetami. To jest ogólnie dostępne. Świetnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nasza rozmowa Ci się podobała. Ja sam dowiedziałem się z niej naprawdę wielu interesujących rzeczy. Ciężko sobie, myślę, wyobrazić osobę, która ma większą styczność z tymi sporami domenowymi niż mój gość. Tym bardziej jego wskazówki są cenne. Przypominam Ci, że transkrypt do tego odcinka znajdziesz pod adresem znakitowarowe-blog.pl/021, jak właśnie 21 odcinek tego podcastu. Jak zawsze umieszczam tam również odesłania do artykułów, które poszerzą Twoją wiedzę. O domenach już kilka artykułów stworzyłem. W jednym opisałem, na jakie prawa możesz się powoływać w walce o taką domenę. W kolejnym opisałem sądy polubowne w Polsce, Pradze czy przy WIPO. Natomiast całkiem niedawno opisałem dokładne case study sporu naszego klienta, o którym wspominałem w dzisiejszej rozmowie. Dziękuję, że zostałeś ze mną do końca. Do usłyszenia. Cześć.